No a teraz jesteśmy pod budynkiem Wrzesińska 85. Tak. Na naszą uwagę zasługuje nie tylko ta roleta drzwiowa, ale także to, co jest na górze. Zaraz to pokażemy, tylko Paweł się musi cofnąć, ale to... O, teraz możesz iść. Uciekaj. Na drugą stronę. Właśnie. Spokojnie, nic się teraz nie grozi. Więc na naszą szczególną uwagę zasługują te ciernie w poddasznych okienkach. Czy to nie jest coś naprawdę fascynującego? Ciernie poddaszne. Ciernie w poddasznych okienkach, jaka jest historia ich? Ciernie w poddasznych okienkach pamiętają dawne dni. Ciernie w poddasznych okienkach, jaka jest historia ich? Ciernie w poddasznych okienkach pamiętają dawne dni. Kolejną taką ciekawostką na Bałutach odnośnie detali architektonicznych lub około architektonicznych jest to oto oznaczenie numeru ulicy Młynarska 92. Przyznajcie, bardzo urocze, co? Z ulicy Młynarskiej, korespondent Łódzkiego Detalu, Łukasz z Bałut. Jesteśmy na podwórku przy Sierakowskiego 28 i teraz zobaczymy kolejną ciekawostkę. Zapraszam. No jest to w ogóle, to wygląda jak jakiś po prostu pałacyk malutki. Bardzo lubię ten budynek. No szkoda, że jest już nie zamieszkany przez nikogo. Chociaż ostatnio tutaj chyba jacyś bezdomni, ale proszę. Podwórko jest naprawdę imponujące i to, co chciałem Państwu pokazać, to jest właśnie ta mozaika. Proszę, zapoznajmy się z tym może. Czy pan kamerzysta może tutaj podejść, żeby zaprezentować? Jest to mozaika, ona jest zrobiona z różnych takich bardzo ciekawych rzeczy, ponieważ to jest tak. To są jakby kapsle, co ja mówię, nakrętki plastikowe. To też jest nakrętka plastikowa. To jest nakrętka metalowa, różne rodzaje szkła, jakby potłuczone talerze takie z wzorami, z kwiatkami. No jest to niesamowite i bardzo w ogóle fajnie, że komuś się chciał. Proszę, piękna różowa plastikowa nakrętka niebieska i te potłuczone talerze i butelki. No jest to okazałe jakby, żeby też warto zobaczyć, bo to są po prostu trzy okna plus takie okno balkonowe poszerzane. No nie wiem, jak to się nazywa. Na pewno pani Maria by mi powiedziała, jakie jest na to specjalne, jaka jest na to specjalna nazwa. No ale co, fajne? No nie, Pawełku, powiedz mi, że ty niby jesteś taka publiczność. Fajne? Fajne. No dobra, ej. Kolejną ciekawostką architektoniczną jest ta oto falbana na drewniaku przy Ciesielskiej 21. Mówią, że to jest jeden z nielicznych też budynków, albo jedyny nawet, który jest drewniakiem z dwoma piętrami. Ja tego nie wiem, nie znam wszystkich drewniaków w Łodzi, ale na Bałutach znam bardzo dużo.
Rzecz w tym, że właśnie. Patrz tam na tą falbanę. Galanta. Witam Państwa w zajebistym Bałuckim Ośrodku Kultury przy ulicy Wojska Polskiego w jednym z podwórek. Tutaj jest bardzo ciekawa taka rzecz architektoniczna. Otóż część podwórka jest wyłożona mozaiką kapslową. Mówię Państwu, że jest to ewenement na skalę światową. Czegoś takiego nie ma nigdzie. No niestety dodać należy, że mozaika wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, ponieważ część tych kapsli już wypada, rdzewieje i jakby wydaje mi się, że jeżeli uda mi się tylko z inicjatorem skonsultować, to będziemy wnioskować o dofinansowanie na jakby piwa butelkowe, których kapsle pomogą odnowić mozaikę. Historia mozaiki jest taka, że jeden z panów, który tutaj często na tym podwórku urzęduje, natomiast akurat teraz go nie zastaliśmy, postanowił, że jeżeli całość podwórka będzie wyłożona kapslami, to on przestanie pić, no ale jak widzicie, to nie jest możliwe, ponieważ mozaika nie jest jakaś trwała, trzeba ją odnawiać i jakby to jest niestety syzyfowa praca, ale jakże potrzebna i jakże piękna w ogóle. Uważam, że jest to po prostu bardzo spektakularne. Dostałem pozwolenie na skamerowanie. Najlepsze podwórko. Zajebisty Bałucki Ośrodek Kultury. Mistrzostwo świata. To twój wymysł. Tak. Widzisz, jest tutaj burdel, ale życie trwa. Nikt nie chce tego ogarnąć, a tu jest taki potencjał. Jezus Maria. Zobacz, ile tu jest energii. I artystycznej w wykonaniu mojego kolegi. Malarski to tak, co mówimy. Druga połowa śpiewa. Szczególnie jak przesadzi z alkoholem. Poeci też są? No jak nie? Sami poeci. Z bok. Zajebisty Bałucki Ośrodek Kultury. Z samego serca Bałut, korespondent łódzkiego Detalu Łukasz z Bałut.